Hello, Poland. Hey, Poland. You know what time is it? It's time to watch Mikey Z's No to channel. byku, siema. Siema, Poland. Jest, mamy to. Teraz jesteś z Michałem, z Michaelem na wizji. Michael z USA. Oglądamy kanał. United States of America, bud. United States of America. Go USA. Go USA. You got it. O kurwa. Michael z USA, witajcie kochani. Jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, widać tutaj flaga sobie powiewa. Teraz wbijamy tutaj do sklepiku fajnego, który ma ciekawostki fantastyczne. Więc drodzy widzowie, zobaczcie, tu są łodzie, tematy wędkarskie. Tam Polskę na zakupy. Amerykanie, pilocie, dziura w samolocie. Dokładnie, ale tutaj dziury żadnej nie ma. Jesteśmy na zakupach. Wiadomo. Tu takie tematy dżunglowe. To typowo myśliwsko, przykładowo namiotowo te tematy. Zatem pozdrawiamy serdecznie. Lecimy, tak jak ten pan. Czy ktoś potrzebuje wędkę? No chyba tak. Nie wiem. Idziemy na ryby, panie. Albo łodzie. No, asortyment niezły, widzowie. Zatem w wolnym czasie możemy sobie troszeczkę na zakupy wbijać. Kolorystyka serducha firmy Cummings, jak widać. Generalnie, przeważnie była to kolor czerwony, tak samo jak silniki firmy Caterpillar. Były malowane na żółto. No i Volvo na zielono, więc tak jak mówię, mamy tutaj właśnie X15. Zobaczcie, setka, jako chodzi Anniversary Edition, czyli specjalna edycja. Robią one wrażenia, jeżeli chodzi o niezawodność i bardzo proste silniki po prostu w używaniu. Niezawodne. Dużo straży pożarnych właśnie korzystało właśnie z tego typu. No, tu jeden właśnie mi gazuje specjalnie. Łogień, panie, łogień. Dej mu miodu. Panie i panowie, Michael wam coś opowie. Piękny dzionek, śmigamy. Tu mamy prawdziwego, fajnego T-Rosa. Zobacz tam. Naprzód, panie kierowco. Ciśniemy. Szanowanko, drodzy widzowie. Michael z USA, jesteśmy tutaj, zobaczcie jakie fajne klimaty nad jeziorem Michigan. Jest tutaj to fajne mega miasteczko, zobaczcie co przed nami, jezioro Michigan. O kurde panie, to jest w sumie jak morze, bo to się rządzi już prawami morskimi. To już potrafi być 600 stóp, 200 metrów głębokości. No. Po drugiej stronie mamy właśnie stan, można powiedzieć, Michigan, po tej stronie stan Illinois. Zatem pozdrowionka z centralnych Stanów Zjednoczonych. Trzeba tutaj sobie usiąść elegancko, odpoczynek jakiś, coś się napić, coś sobie podjeść, więc jesteśmy. A za chwilkę pokażę wam tramwaj, który sobie jeździ po torach. Są w sumie cztery różnego koloru, więc takie oto buty 7-milowe, wiadomo gdzie. No i drodzy widzowie, kto by pomyślał, że w centralnych Stanach Zjednoczonych będzie tramwaj, który będzie jechał i przejeżdżał obok nas na pełnej, koło Michaela z USA. Siema, siema. Witamy. Jadą. Pływamy w morze, aby po jakieś tematy rybackie ogarnąć. Oj, to jezioro i tych pięć jezior, nie jedną statek zatopiło. To prawa jeziora Michigan, zobaczcie. No i właśnie jest to nasze jezioro w Michigan. Ja bym powiedział, to są tematy Bałtyku już, bo głębokości i nawet warunki atmosferyczne nie sprzyjają, bo można dostać skurcz. Ono jest cały rok zimne. Po prostu nie kończy się temat.
właśnie podnosimy w łodzie tego typu tematy. Wiadomo, trzeba obniżyć. Czyżby to SW400 Andoria w licencji Irlanda? Raczej chyba nie. Michael z USA, zobaczcie, jak kiedyś Hondy wyglądały w tamtych latach. Mamy tutaj taki malutki egzemplarz. Zobaczmy. To jest Honda, panie. To teraz tą Hondę, co Michael ma, to jest naprawdę różnica. Mega malutkie. Oto właśnie glinery. Dobra, już mamy czapeczkę z kończynką, czyli Lucky Charms na good luck. Zobaczcie, jakie tutaj tereny. O, sorry, bo mi spadł telefon. Kurde, jesteśmy, kamerka. Zobaczcie, jakie góry tutaj muszę w Nebrasce pokonywać, żeby dostać się w ogóle w pejzaż, amerykański pejzaż, jak widzicie, gdzie bizon sobie tutaj w tych okolicach mucił, śmigał. Jest nasz koleżka. Hey, how are ya? How's it going? Poland wjechało, panie byku. No. Na kukurydzy. Zobacz to, panie. Stoją. Chcieliście dowiedzieć się coś o typowej amerykańskiej farmie i kombajny marki Cleaner, który właśnie stoi na chodzie i prawdopodobnie jest jakaś diagnostyka. Albo na testy jest. Zobaczcie, jaki byczek. To jest to, panie. Aż się boję tam wejść. Ale jest bestia. Okay, so the rotor is on one side of the combine, yes? No, it sits straight across through the middle. No i widzowie, zobaczcie, jest glinar, jest. And the engine is sisu? Or coming? This one's got coming. Yeah, open that up, dude. Oh, man. Okay, yes. The concave, the drum. Here, yeah. And the augers. Okay. It's a Cummings motor. Can we make a photo? Okay, but are you using this only for corn? Not all of them have it. This one they call it custom harvesters, because there's guys that their whole job is to mount. They start in like Texas and they'll go clear to like North Dakota or Canada, and all they do is combine all summer long. Combine wheat. Okay, fire in a hole. Let's hit it!
Berliner. Zobaczcie, jaka to maszyna. Rotor jest właśnie w tym miejscu. Idzie w tą stronę, nie w tą stronę. Go inside for him. Oh shit. Teraz jesteśmy na pokładzie Berlinera. Proszę sobie zobaczyć. O, to tak wygląda. Motory, technologia Zajoya, biegi. Te sprzęgła nie ma. Wiadomo, jedynie asystenta operatora. To zbiornik. Szerokie schody, nawet na hydrauliki. Jest to, daj mu kurna miodu, daj mu. No i widzowie, o kurna. Wow, it's going up. Yeah. Elevator. W tajskich kombajnach to nawet schodki się zamykają do transportu same. You need the pickup there anyway. Is this electro clutch? Yep. That's the one that starts the head. So the header is starting with electro clutch? Yeah. So when it's running, this belt runs all the time. Mm-hmm. Yes? And then if you flip that other switch in there, then it engages this clutch and will start the head and that, all that. Starting the rotor? Starts the rotor and everything. Okay. And then it also drives that belt. Yes, so yes, then it's when the that same. So you have to do that one first. That's correct. You can't run the head without in the regular combat, it's the same. Okay. But for example, in New Holland CX or Class Dominator, the old ones, or the new Lexion, this is also the clutch, but it's hydraulic clutch. It may have Clutch plate.
The first time I see something which is turning by the electric in combine. Yeah. And I will finish what I would like to tell you before. Yeah. And we have a problem. Okay, so this is going the other one. All right, gotcha. Well, yeah, David, the other thing. Yes. You seen how big the rotor was in there? Yes, yes, it was extremely big. An hour you can put it on the ground and work on it. You can take it out of the combine in 1 hour. In what? If we compare 2002, here, if we are in 2002, and we check the size of the meter, jest masywny w porównaniu do longa, na którym teraz niedawno pracowaliśmy, to teraz to jest różnica. Ale wy w Polsce, rodacy, macie też te amerykańskie gabaryty. Może niektóre nie takie duże jak te, ale sam rozmiar w ogóle, ale identyko ten system jakby starszej technologii, o, można tak powiemy, czy tam pomysłów. Kenworth, KW tak zwany, stoi sobie, który wozi ziarno. No i tak to. Również też mamy inne tematy. Heston. No i traktor firmy White. To nie wiem, czy u was takie są, nie widziałem. Wiśniaki czekają. To chyba drugiej kategorii, chłe. Szybko odłącza, proszę. Czyli to jest identyko ta sama firma, co robi Glinery. Echo i White, pod White'em. Na licencji, coś tego typu. Ja nie jestem zagłębiony w temat tych, wiadomo. Ale na pewno wy dacie radę lepiej. Oto właśnie klasyki. Zobaczcie, Oliver stoi. I co jest śmieszne, już widzę kabinę. To, co właśnie było w Ursusie Longu. Hinson Royal. Widzicie to? Coś tego typu podobne, mega, tak? I zobaczcie, mamy odpowiedź, skąd były obciążniki na Longu niektóre. Zobaczcie, typowo właśnie to. Kojarzycie to? Więc były tematy i błotniki, podejrzewam. To jest Oliver. $175. Gdzie właśnie zapożyczył dla Ursusa Longa niektóre tematy.
O, zobaczmy. Ciekawostka. Takie coś. Fotel jeszcze, wszystko w oryginale, klasyk. 17,55. Oliver. A tutaj jeszcze jeden pierwszy, starszy model. Więc stoją sobie tutaj, jako zabytki, zarośnięte. Już chyba nie nachodzi. I właśnie zobaczcie, skąd zgapiony został separator wody od bizona longa. To jest właśnie typowo w Stanach używany. Szybki wkład, tylko to nie zielony ład. W każdym razie ten cyk, pach, identyko mam to samo w longu 5000 bizonie Ameryka. Amerykańskim bizonie, o, raczej tak. Więc fajne to jest rozwiązanie, w sensie wkładamy, wyciągamy i już. Śmieszne, John Deere produkuje właśnie te wkłady, to jest właśnie z produkcji, bo tu widzę właśnie po tym. I tak zrobimy w longu. Tu mamy ciągnik Alice Chalmers 8010. Z kosiarką rotacyjną. WOM, PTO tak zwane. Tutaj kolejny Oliver 1755. Bodajże stąd zawitały te błotniki, albo z White'a, dwie opcje. Łańcuchy. Też radyjko, zobaczcie. Klasyki. Z łańcuchami śmigamy. W. 96. 1996. Yeah. Mm-hmm. Okay, go ahead, give it a go. Start it. Start it. Neutral, clutch. Here we go. Nope. Oh. Uh-oh. Battery's dead. Okay, we try. To by na kuku. Halo, jest tu ktoś? Halo, halo. Centralne Stany Zjednoczone. O Michaela z USA. No i jest Jelon. Johnny. John Deere. A Deere. Już na dwa. Obecnie do Glinera to może zwają, kiedyś też sporadycznie. Uwaga! I system nawodniania, jak widać. Bardzo mega to jest popularne w Stanach Zjednoczonych, takie coś. W związku z tym, że jest tak tutaj gorąco. Taki klimat. Potrafi być 40 stopni, w których Stanach 50 stopni Celsjusza. No i w tym się wozi kuku tradycyjnie, lub w tym. To typowo każde gospodarstwo rolne w Stanach Zjednoczonych
posiada tego typu transporty. I ta wajcha służy po to, żeby po prostu sobie tą tarpę u góry kręcimy i się zwija, cyk, pyk. Później tylko otwierają się na dole i sypiemy na dół do skupu zboża czy plonów kuku. Tak w porównaniu do samochodu, to malutki samochód jest taki byczek. No i wiadomo, to chyba na każdym gospodarstwie. Hey buddy, so this is a New Holland, right? So they go here. They're really dusty. Okay. They're from that one of Daddy's. So this is actually like real authentic stuff that they made it like that. So yeah, Ben's house. There's a gleaner. 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 Story about it. Okay. It. Can I see for a second? There's a cab and stuff for it too. I don't know where it's at. But okay. It goes on the toilet. Next to the gleaner. Ah, vent. Yes. They brought that one home too. The hood. This right here is not supposed to come off. But it okay. It can. And. Zobaczcie, widzowie. Właśnie mamy to samo co w Longu. Widzicie? Separatory wody na ten uchwyt. To jest silnik Herkulesa. Bo taki jest prawie jak Herkules. Hercules motor. Hercules motor. Oto robimy koło do bizona. Było wyciszone. I think if the bearing goes so easy, yeah, we do not have any problem with this. Okay. This one has. Feel that in there? I don't know if that's a problem. I don't remember. Jesteśmy przy Longu, to zobaczcie jaki właśnie tutaj. Myślałem, że była to syrenka, ale niekoniecznie. Więc taki właśnie oto tutaj fura, auto dawnego typu stoi obok Longa w Nebrasce. Więc jest to fajnie. Zobaczcie, sekundka. O, Nebraska, jesteśmy. Tym akcentem Majka z USA żegna was do następnego odcineczka. Bądźcie zdrowi, weseli, bogaci. Mam nadzieję, że mój content wam się mega podoba. Próbuję być kreatywny na tyle, im jest stać. Daję wszystko z siebie. Tematy bizonowe plus więcej. Zatem trzymcie się. Kibicujcie dalej. Wielce dziękuję. No i jak chcecie ten dzwoneczek, czy tam tą łapkę w górę, no to byłoby mega fajnie. A jak nie, to Michael Majak, Adam Mechanik, grubo również. Zatem trzymcie się. Elo, elo. Do następnego.